czwartek 12 listopada w sali konferencyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej Centrum Kultury w Pieszycach odbyło się spotkanie informacyjne na temat nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Spotykamy się dzisiaj z przedsiębiorcami, którzy już mają swoją działalność gospodarczą, bądź przyszłymi przedsiębiorcami, którzy chcą otworzyć swoją działalność gospodarczą. Będą mieli możliwość dowiedzenia się czegoś więcej na temat możliwości pozyskania środków z Unii Europejskiej. Przedsiębiorcy, z którymi się dzisiaj spotkamy, będą mieli możliwość dowiedzenia się czegoś więcej na temat źródeł oraz możliwości pozyskania środków zewnętrznych na rozwój swojej działalności bądź na utworzenie działalności. Chcielibyśmy, aby nasi przedsiębiorcy mieli możliwość dowiedzenia się czegoś na temat możliwości pozyskania środków. Chcielibyśmy, aby nasi przedsiębiorcy się rozwijali i chcemy dać im taką możliwość pozyskania informacji na miejscu w gminie Pieszyce. Jest to ostatnia perspektywa możliwości pozyskania tak dużych środków z Unii Europejskiej. Podczas spotkania można było dowiedzieć się o najważniejszych programach projektu oraz jak pozyskać środki na rozwój i otwarcie działalności gospodarczej. Jest kilka różnych możliwości sfinansowania rozwoju przedsiębiorstw. Trzeba pamiętać, że przede wszystkim zasady się nieco zmieniły w stosunku do poprzedniego okresu programowania i w tej chwili będą to głównie instrumenty zwrotne, a więc preferencyjne pożyczki, dotacje w mniejszym zakresie bądź elementy mieszane, czyli pożyczki wraz z dotacjami. Przy czym pożyczki, które będą udzielane, będą na bardzo preferencyjnych warunkach, czyli na niskie oprocentowanie, sięgające nawet 1 czy 0,5%, ale też i będą łatwiejsze one o wiele do uzyskania niż zwykły komercyjny kredyt bankowy. Przedsiębiorca nie będzie musiał się wykazywać taką zdolnością kredytową, jakby musiał się wykazać, gdyby chciał taką pożyczkę uzyskać z banku. Druga rzecz, która jest zmianą w stosunku do tego, co było wcześniej, to to, że głównie będą wspierane działania o charakterze innowacyjnym, a więc będą preferowane te przedsiębiorstwa, które będą chciały wprowadzać na rynek zupełnie nowe produkty, bądź będą chciały stosować zupełnie nowe technologie, czy też będą chciały wprowadzać innowacje pozatechnologiczne, na przykład dotyczące sposobu funkcjonowania firmy, czy prowadzenia marketingu. Od wielu już lat fundusze europejskie wspierają rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które często są podstawą funkcjonowania społeczności lokalnych. Zainteresowanie jest różne, bo ono zależy od specyfiki danego rynku, ale tutaj nie chodzi o ilość, nie chodzi o to, ile osób przychodzi na te spotkania, tylko chodzi o jakość tych wniosków, które później są przez przedsiębiorców sporządzane i o to, ile z tych wniosków otrzyma dofinansowanie, a pamiętajmy, że to dofinansowanie, które otrzyma przedsiębiorca jest zyskiem dla całej społeczności lokalnej, bo te pieniądze są inwestowane później tutaj. One generują często miejsca pracy, to jest również rzecz, która jest przez dotujących brana pod uwagę, czyli to, czy dane pieniądze generują powstanie miejsc pracy. To są czasami prace budowlane na przykład, które trzeba wykonać w danej miejscowości u danego przedsiębiorcy. To są zakupy, których oni muszą dokonać, także to nie tylko przedsiębiorca zyskuje, ale cały region. I tak jak powiedziałam, nie chodzi o to, czy przyjdzie na takie spotkanie 5 przedsiębiorców, czy 50, ale chodzi o to, żeby przychodzili ci, którzy są naprawdę tym zainteresowani. Urząd Miejski w Pieszycach już po raz kolejny w ciągu kilku miesięcy zorganizował spotkanie na temat wykorzystania funduszy unijnych, które znacznie ułatwiają start w swoim pierwszym biznesie lub pozwalają na rozwój dotychczasowej działalności. Dzięki takiej postawie miasta mieszkańcy mają ułatwiony dostęp do fachowej porady i darmowej wiedzy.